Biedronka będzie zmuszona, aby zamykać swoje sklepy. Wiele wskazuje na to, że miłośnicy popularnego dyskontu mogą mieć w najbliższym czasie problemy, aby móc spokojnie zrobić zakupy. Wszystko przez falę strajków, jaka szykowana jest przez związkowców sieci marketów. Biedronka to bez wątpienia jeden z bardziej lubianych sklepów wśród polskich konsumentów. Na terenie placówek popularnej sieci codziennie wręcz roi się od klientów, którzy ochoczo podchodzą do oferty i dobrej jakości w niskiej cenie. Niestety, ale idylliczne, codzienne zakupy wielu mieszkańców naszego kraju mogą być w następnych dniach bardzo utrudnione. Strajk, jaki szykują przedstawiciele Związku Zawodowego Solidarność, może doprowadzić do zamknięcia wielu oddziałów placówek należących do Jeronimo Martins. Czy najczarniejszy z możliwych scenariuszy się spełni? Biedronka. Pracownicy planują strajk. Strajk, jaki ma odbyć się na samym początku 2019, może być największym, jaki kiedykolwiek widziało Jeronimo Martins. Postulatami, jakie musi spełnić zarząd spółki, jest wprowadzenie wielu środków, które mogłyby pomóc pracownikom w realizacji poleceń służbowych. Wśród żądań nie brakuje punktów o zwiększeniu ilości pracowników Biedronki w Polsce, czy zamontowaniu klimatyzacji w sklepach. Pracownicy zaznaczają, że w swoim proteście chodzi im tylko i wyłącznie o poprawę warunków pracy, a nie o kwestie stricte finansowe. Czy dojdzie do porozumienia? Jak powiedział szef Solidarności Biedronki, Piotr Adamczak, Jeronimo Martins jest bardzo ugodowy i możliwy, że kwestia zostanie rozwiązana bez konieczności uruchomienia strajku generalnego na terenie całej Polski. Jak sam zaznacza, zarząd sklepu wprowadził już kilka zmian, które były priorytetowe dla związkowców. Zmieniono zasady premiowania kasjerów. Nagroda za dobre wyniki będzie wypłacana co miesiąc, a nie jak dotąd raz na kwartał. Poza tym pracownicy otrzymają premię za brak nieplanowanych nieobecności mimo sporadycznie branych zwolnień. Do końca listopada wymagana była 100% frekwencja, wspomina przewodniczący Solidarności. Do dramatycznych wydarzeń może nie dojść także dzięki pracownikom sklepu z zagranicy. Aby sklepy przerwały pracę i poszły strajkować, wymagane jest referendum, pod którym musi się podpisać 50% zatrudnionych w dyskoncie. Związkowcy obawiają się, że pracownicy, chociażby z Ukrainy z obawy przed utratą stanowisk, nie zdecydują się, aby poprzeć plan Solidarności, przez co nie uda się wywalczyć jeszcze większych udogodnień.